i nie patrzy na gwiazdy, ziomek szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym cię czyni wyjątkowym. Siema, jestem Szósty i dziś zdobyłem dostęp do chyba najlepszego konta, jakie kiedykolwiek widziałem z, uwaga, praktycznie samymi Pokemonami wodnymi. To wszystko wygląda naprawdę ciekawie i kozacko, więc postanowiłem, że zaprezentuję wam to konto. Dodatkowo, dziś do godziny 20 trwa konkurs na konta. Jeśli ktoś jeszcze nie bierze udziału, to zapraszam do zostawienia suba lub zaobserwowania mnie na Facebooku, bo właśnie wtedy bierze się udział w losowaniu. I teraz będziecie mogli sami zdecydować, co zrobimy właściwie z tym kontem, którym wam zaraz zaprezentuję, bo są dwie opcje. Albo po prostu je gdzieś tam wyrzucę w kąt, nie będę na nie grał, bo i tak nie będę, po prostu nie będę używał tego konta. Lub opcja, powiedzmy, druga, również to konto dam wam w konkursie, także zdecydujcie, jak wam się spodoba to konto, to mogę je bez problemu dać, także dajcie znać w komentarzach, co z nim zrobimy, a teraz przejdźmy już do tego wodnego raju. A, no i serdecznie pozdrawiam Mateusza Baumerta. Dobra, powolutku logujemy się na konto i wszystko się odpala i tak dalej, i tak dalej. Więc konto posiada 30 level oraz pełen ekwipunek, totalnie pełen, mnóstwo potionów, pokeboli i czego tylko poketrener sobie może zapragnąć. Dodatkowo, jest to o tyle ciekawe konto, tak jak wcześniej powiedziałem, że są tu praktycznie same pokemony wodne, które szczerze mówiąc są naprawdę mocne i często można ich używać w walce w gymach. Posiadają one naprawdę wysokie CP i jest ich mnóstwo, więc do koloru, do wyboru. Zresztą rzućcie okiem sami. Jak? Jest nieźle, co? Pełno Slowbro, Gyaradosów, właściwie to pełno wszystkiego, co związane z wodą. Mietek jest chyba naprawdę dumny. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie widziałem tylu wodnych Pokemonów w jednym miejscu, a właściwie na jednym koncie. I wygląda to naprawdę fajnie i mogłoby być też ciekawym challenge'em. Że na przykład zakładam konto, na którym łapię tylko i wyłącznie Pokemony ogniste, wodne lub jakiegokolwiek innego typu. Wiecie, po prostu jeden typ tylko łapię, tylko i wyłącznie. Będę musiał na tym pomyśleć, bo to brzmi naprawdę ciekawie i myślę, że mogłaby być fajna seria na YouTube'a. Też możecie dać znać, co o tym sądzicie. Tymczasem dajcie również znać, czy takie konto wam się podoba i co z nim właściwie tak robimy. Daję wam dwie opcje, także napiszcie, czy je rozdajemy, czy po prostu gdzieś tam wyrzucamy i zapominamy o nim. Tymczasem trzymajcie się. 6 i do 20. Yo! Już unikam z moim Bogiem gadek. Zostawiam resie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapsze i pierdolę kwestie lat.